Uwaga! Uwaga, gotowi? Gotów? Gociów? Dobra, Foxy. Gotowy? Dobra. Jeszcze jak? 3, 2, 1, start! Foxy! Dawaj, 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 Sianiko! Robimy to! Idziemy Weronisia przywitać naszych dwóch leści. Cześć Maciek, czemu do mnie zadzwoniłeś? No, dlaczego do ciebie zadzwoniłem, ale robimy imprezka party 2. Jezu, nie! To twoja impreza pierwsza śmierdziała. Wiesz co, lepiej zapraszam cię do lodówki, otwórz lodówkę i zobaczysz, co tam cieka. No i co się patrzysz? O kurde, tlenu jej brakuje. Myślałem, że... Ja nie chciałam tej Syberii na dłużej niż 5 godzin, a ty mnie zamknąłeś. Ja babciuś w lodówce na jebane 5 lat. Babciu, już przepraszam. Ja sprawdziłem nowe metody hibernacji. I zaraz Weronika przyjdzie ze swoim... Wiedziałem, że to nie lodówka, tak staro skrzypi wczoraj. Widzę, że zaprosiłeś DJ-a na naszą imprezę. Ale rozkręcamy! Dajesz, DJ Weronika! Co ty tu robisz? Dlaczego ją zaprosiłeś w ogóle? Maciek! Ja... Wracaj do lodówki. Przed chwilą się pyta, skąd jestem, a ty ten mówi, żebym wracała do lodówki. No po prostu to jest niepoważne. I potem znowu widzowie stwierdzą. Ale jakim cudem macie chodzić z Weroniką, a Solikan jest ojcem, skoro są w tym samym wieku? Czy jakoś... Nie było. To nie było. Ja... alkohol, bo mi zimno. To może ja wrócę tam na klatkę schodową i zaczniemy jeszcze raz. Kan, Maciek będzie teraz uciął i podawał protipy. Drodzy widzowie, jak kogoś będzie blokowało na odcinku, to znaczy, że wszedł mi do lodówki. Tak, Tomek, dostaniesz jedzenie. Nie obiecaj mu niemożliwego. Tak, Tomek, nie dostaniesz jedzenia. Że ona się tam mieści z tym wózkiem, to jest cud świata. No a że ty się zmieścisz, to nie będzie cud świata, więc lepiej się zamknij. Bo ja dlaczego kurwa go zaprosiłeś? Przyszedłem z tobą, debilu. Nie, zapraszałem cię! Moja dupa sama się wprasza na imprezy. Ja wywąchuję, ja słyszę muzykę takie... O, imprezy. Foxy, bardzo cię cieszę, że tu przyszedłeś, bo... Nie cieszysz się, dobra? Już nie udawaj. Montażysta, wymyśl powód i wklej go tutaj, dobra, dziękuję. Narrator odpowiada, żebyście wypili z tego przedpokoju i przeszli do salonu. No to chodźcie, ja na latole głosie, idziemy do salonu. Dobra, to co dla pana, bo widzę, że pan rozkręcony. Babka, podaj mi tak, wodę, dla Welonisi mleczko, a wy co pijecie? Dawaj tu jakieś wysokoprocentowe. Nie mamy w lodówce. Będzie mleczko, jak za cieczuszka złapiesz. Nie mamy wody. Słyszałem, że trzeba cię wydoić, bo nie mamy śmietanki do kawy. Słyszałem, że twoją śmietankę można wydoić. A ja słyszałem, że ja to wytnę i tego nie będę. Co? Co jest? A ja słyszałem, że jestem płaska. Masz płaski ryj, ci tyle starczy. Jak można cię głaskać, to po prostu całą ręką po mordzie. O mój. No to ja może jednak faktycznie sobie pójdę. Na razie. Do nieba! Do biegu! Nie! Dobra. Robimy teraz takie coś, nie? Stańcie po mojej tutaj prawicy. Dobra. Osoba, która najmniej rzuci w kościach, będzie musiała wykonać jakiś challenge. Dobra, ja rzucam piersi. Nie deptaj mnie. Rzucam piersi. No dobra, ci. Rzucajcie kością, bo mam pomysł Tom na challenge'a. Czemu no? Czarna? Rzuć jedynkę, bo mam dla ciebie challenge. O tobie myślałem podczas tej gry. Okej, dobra. Dobra, muszę wam przyznać, to nie było wyreżyserowane. Kolejna osoba.
Co? Jest! Dwa, dobra, dwa. Udało się. Gówno, nie gram w to! Stawione to jest. Ci nic nie będzie wstawione, Welonisia. O, Foxy, myślałam, że będzie teraz, ale dobra. Trum, cztery. Dobra, i teraz Foxy. I co, spokojnie. I ten krzywodupny rzuci szóstkę? No nie wiadomo, co rzuci. Spokojnie, solidarnie, pewnie też będę miał jeden. No nie, bo ja nie chcę tego podwójnego challenge'u z tobą. To już za dużo dla mnie. O! Ja więc powiem tak. Dobra. Nie, spoczam, nie, widzowie. Tak, tak, nie. Pamiętajcie, ten TikTok, co miał mieć 500 000, a ten będzie miał trzy. Tak. Nie. Dobra. Nie, nie, nie. Idziemy chyba na obradę, co im wybi, co im no, dojebiemy. To idziemy, tak. Idziemy pomyśleć, ja co ten. No, no. Wyjdziecie grać bilarda, dajcie nam 5 sekund. No. Idźcie sobie. Co się cieszy? Co się cieszy? Trzeba im coś wymyśleć. No. Masz jakiś pomysł? Dobra. Ja myślałem, chodź, ja myślałem o tym, żeby w prawdziwym życiu musiał usiąść na dupę i posuwać po dywanie, aż mu się stalała. Ale we dwóch, oni muszą to robić. To we dwóch będą to robić. Będą tak idiotycznie wyglądać. Macieku, Maciek, za tobą. O! Dobra, chodźcie tutaj, ładnie się ustawcie. Wytłumaczę wam teraz wasze zadanie. Słuchaj, czemu ty już kuciasz? Skąd ty możesz to wiedzieć? Ty masz stanąć naprawdę i masz kucnąć, a nie usiąść na krześle i to zrobić. Ma to wyglądać naturalnie. Kręcimy content tutaj, tak? Tak. I mam słuchać. I mam słyszeć, jak szurasz po podłodze, rozumiesz to? No tak. Jest. Mam słyszeć, jak szurasz po tej podłodze. Nie wiem, jak to zrobić. Masz zbustować ten tak mikrofon. Podasz sobie szuru. Nie. Dobra, ja to tak zmontuję, dobra, że będzie szóstka. Jesteście gotowi, dobra. Dawać. I kto piesi? Idzie na ten wygląd tutaj? Ale nie, bo to oni nie mają takiego pokoju. Jeszcze raz co? Tak. Dobra, to tutaj dacie radę? Zobaczcie u siebie w pokoju, czy dacie radę, to mnie się doczłapać. Oj nie, Maćku, nie. Robię w kartonie to. Jest. Dobra, co? Uwaga. Uwaga, gotowi? Gotów? Gotów? No, zaraz przetestujemy twoją dupę. Dobra. Foxy. Dobra, Foxy. Gotowy? Dobra. Jeszcze jak? 3, 2, 1, start! Foxy! Dawaj, Sianika! Koniec! Zrobili to! No to tutaj mamy... O! Valentinę! Maćku! Ja chciałem babciu pietruszkę tu dodać, bo Sharikan i Foxy chcieli drinki. To słyszałem... Da! O! No. Drinki! Dobra! Maciek, leć po spirytus. Ja przygotuję resztę składników. Weronisia, przynieś nam spirytus z kraniu. Poczekaj. O, wylewam ze skarpetki, poczekaj. I dla Foxiego też? Nas dwóch. No. O. Okay. Dobra, Maciek. Teraz magiczne składniki. A twoje magiczne składniki. Przepraszam, babciu. Muzyczka. Yeah. Oh yeah. Okej. Okay. Yeah. Jest wszystko. Babka! O, babuniu, widzę, że tutaj dryneczki zrobiliśmy. Dla kogo to dryneczki mamy? No. Dla tego o i tej. A ja chyba jakoś na odwrót. Dla tej o i tej. Masz pi. Co ty mi sztangę dajesz? Jacy handle? Zamknij się! Dobra, ty też. Babka, odsuń się na chwilę. Dobra, przeleję swoje. Dobra. Elegancko. Dajesz mi. Dobra, teraz twoja kolej, nie? Otwórz mordę. Kobieta! Zabierz rączki i jako doktor. O tak, o elegancko. Dobra. Chyba gówno mogliśmy wytuszeć, a nie? Ale dobra. Okej. Dobra.
Poczekamy dwie minutki i pewnie zaraz. Transformers! Foxy! Foxy! Halo! Święty Boże, a nasz... O, kur... Maciek! Co to za gówno było? No... Dziadek dodał dodatek swój. I na cień... Czemu jest? Hej! Stój już. Trzymaj pion. Dasz radę. Świetliki? No Maciek, powiem ci tak, jest gorzej niż myślałam. Lampka. Przepraszam. Jak ją skrzywiło! Foxy! Ty! Ej! Wspieraj mnie, jak będę się rzucał na to kanał. Asekuruj mnie! Dobra, to ja... Wyobraźcie to sobie, dobra? Ja zrobię tak, ja montażysta, tak? Dobra, ja idę... Oh, kurwa... Zmontowałeś? Nie patrzyły. Ja! Powtórz! Podoba mi się ten wystrój wnętrza. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego ktoś postawił lodówkę w salonie, ale fajne te LEDy są. A tymczasem narrator by dopowiedział do sceny takie coś. Co ty k***a kręcisz za scenę? O nie! Foxy utknął w łóżku! Foxy! Step kangaroo, I'm step... Gdzie? O mój Boże! Co ty tu robisz? Co ty robisz w moim łóżku? Naszym łóżku! Co? Thank you.